Witam Państwa serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jako że spotykamy się w święto objawienia pańskiego, popularnie mówiąc Trzech Króli, chociaż pewien geniusz intelektu powiedział jakiś czas temu, że jest to święto Sześciu Króli. Wszyscy się z tego nabijali, ale dla mnie jest to po prostu prosty lapsus. Zamiast zbitka 6 stycznia Trzech Króli coś się pomieszało, wyszło Sześciu Króli i od tej pory wszyscy tak mówią. A dzisiaj o czym? Dzisiaj no, będzie właśnie o Kościele, o religii, dokładniej o, no powiem wprost, o atakach na Bractwo Świętego Piusa X ze strony również, przynajmniej tak się podpisujących, tradycjonalistów. Proszę Państwa, niewątpliwie w zasadzie już od dłuższego czasu rozwój środowisk tradycji w naszym kraju i w ogóle na świecie jest dosyć widoczny. W momencie, kiedy 16 lipca ukazało się niesławne motu proprio Traditionis Custodes, a potem jeszcze w grudniu Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dorzuciła do tego swoje responsa ad dubia, gdzie wychodzi teraz na to, że motu proprio Traditionis Custodes było tak właśnie napisane, żeby zostawić niejasności, zostawić luzy interpretacyjne, zostawić światełko w tunelu dla tradycjonalistów, żeby kilka miesięcy później te nieścisłości jakby uściślić i to światełko jeszcze bardziej zgasić. Za kilka miesięcy spodziewam się podobnego kroku względem tych, których jeszcze mają, względem tych, którzy jeszcze mają to światełko w tunelu, czyli wspólnot tak zwanych Ecclesia Dei, czyli Bractwa Świętego Piotra, Instytutu Dobrego Pasterza, etc. No, ale ja się odniosę do tego, co się dzieje na naszym krajowym podwórku. Dzisiaj, ja w ogóle muszę zacząć od tego, że ja nie bardzo lubię poruszać różne tematy takie kościelno-teologiczne, bo po pierwsze to jest w ogóle kanał, program publicystyczny i tu trochę trudno się poruszać w tak delikatnych tematach. A drugim powodem, dla którego nie lubię poruszać takich tematów, jest to trochę tak, cytując klasyka, często nie chcę, ale muszę, jest to, że mamy wysyp rzeczywiście takich samozwańczych świeckich teologów, zwłaszcza na YouTubie, no świeckich, nieświeckich, no, ale często właśnie samozwańczych, nie zawsze mających po prostu kwalifikacje do tego, żeby się wypowiadać. No ale z drugiej strony już to doszło do takiego stadium, że no trzeba odpowiedzieć, bo no proszę Państwa, ja tu się będę odnosił do dwóch osób. Przyznam się, że materiału drugiego, właśnie pierwszego z rzeczonych, który będę omawiał, nie obejrzałem do końca, bo po prostu, wybaczcie mi Państwo, nie dałem rady, ale zrozumiałem jakby treść. No ale w momencie, kiedy tak, pojawia się pan niejaki Piotr Mrotek, który ma 13 tysięcy subskrybentów, jego film, który jest paszkwilem, powiedzmy sobie jasno, paszkwilem na temat Bractwa Świętego Piusa X, które w tym momencie jest jedyną wspólnotą tradycyjną, co do której trudno, przynajmniej na chwilę obecną, zakwestionować to, że jest to wspólnota katolicka. A ponieważ jest trochę w próżni kanonicznej, to jako jedyna może się rozwijać i nie zwracać uwagi na te ograniczenia. I ten jego film, będący paszkwilem, ma 11 tysięcy wyświetleń i niejaki Jan Moniak też
dużo materiałów produkuje, no on ma trochę mniej wyświetleń, może dlatego właśnie, że się go nie da słuchać. I zachęcam Was, nie słuchajcie, bo to szkoda czasu. Natomiast ja postaram się streścić i odpowiedzieć to, co tam było. Zresztą pan Moniak często pisze takie epistoły, na przykład na kanale Szkół Akwinaty. Mianowicie trzeba tą krytykę jakby właśnie rozdzielić. Dlatego zaczynam od pana Moniaka. Pierwsze pytanie, jakie należy sobie postawić, kiedy dyskutujemy o obecnej sytuacji Kościoła i tradycji katolickiej, czy w Kościele jest wszystko w porządku, czy nie? Bo z tego, co pisze i mówi ten człowiek, wynika, że w Kościele, proszę Państwa, wszystko jest w porządku i my, choćby nie wiem, jaka głupota wypłynęła z ust kościelnej hierarchii, musimy to bronić, bo to jest Kościół. No to jest, proszę Państwa, kompletne zaprzeczenie zdrowego rozsądku, kompletne zaprzeczenie no, danej nam przez Pana Boga, bądź co bądź wolnej woli rozumu i no, tego, że już w Piśmie Świętym zapowiedziano, że przyjdą fałszywi pasterze, wilki w owczej skórze. No i tu na przykład pojawia się takie stwierdzenie, że ponieważ Sobór był Soborem Kościoła, Bractwo Świętego Piusa X tego nie kwestionuje, to go trzeba bronić. No tu mamy fałszywą alternatywę, którą częściej stawiają nam jeszcze, proszę Państwa, paradoksalnie sedewakantyści, czyli te osoby, które uważają, że w zasadzie od roku 58 Stolica Apostolska jest opróżniona ze względu na herezje głoszone przez wszystkich papieży od Jana 23, że wszystkie stolice, biskupie są opróżnione. Bardziej radykalni sedewakantyści mówią nawet, że nowy ryt święceń biskupich jest nieważny, przez co większość święceń kapłańskich jest nieważna i tak dalej, i tak dalej. Problematyce sedewakantyzmu chyba trzeba będzie jakiś program poświęcić, ponieważ generalnie nie wszyscy w ogóle tą skomplikowaną sytuację totalnie rozumieją. Natomiast tutaj nawet było powołanie się w tym fragmencie, przez który udało mi się przebrnąć, ale to była męka, że podpieranie się właśnie przed soborowym katechizmem kardynała Gaspariego o tym, że sobór ma ten przywilej nieomylności. Nie ma sobór przywileju nieomylności, to raz, a dwa, Sobór Watykański II był pierwszym soborem w historii Kościoła, który inaczej przebiegał niż wszystkie poprzednie, bo wszystkie poprzednie sobory zbierały się dla rozważenia jakiejś sprawy, zdefiniowania nauki katolickiej i potępienia błędów. A Sobór Watykański II stwierdził, że jest soborem duszpasterskim i on nie będzie nauczał, nie będzie potępiał, on będzie dawał tylko takie wskazówki, jak zmienić, można powiedzieć, takie opakowanie naszej wiary. No i proszę Państwa, należy się w dalszej kolei zastanowić, bo widzimy, że w ogóle ten materiał, który ja odsłuchiwałem, to była odpowiedź do z kolei takiej wypowiedzi kilkunastominutowej na kanale Trudno być katolikiem księdza Karola Sztelina na temat właśnie indultu. Ja na koniec jeszcze bym zrobił takie podsumowanie moje na temat środowisk indultowych. Trzeba by wyjaśnić w ogóle, co to jest, bo nie wszyscy może wiedzą. Ale no, widzimy wszyscy, że Kościół, zwłaszcza w Europie, nie ma się dobrze, a Kościół polski też w zasadzie nie ma się dobrze. I należy zadać sobie pytanie, dlaczego? Tutaj padają twierdzenia, że to wcale nie sobór, bo to już przed soborem się działo. No, tyle, że sobór pewne procesy skatalizował, a tu ten pan twierdzący, że jest tradycjonalistą, jakimś tam prawowiernym katolikiem, no mówi takie bzdury, jak ojciec Recław, który mówi, że sobór był za późno i za słaby i trzeba, prawda, jeszcze więcej tej odnowy, to dopiero będzie dobrze. No jak już mamy małą dawkę odnowy, to widzimy, jak jest dobrze. No to jest taka nuta, proszę Państwa, jak w poprzednim systemie. No socjalizm tak, wypaczenia nie.
spotkanie ekumeniczne w Asyżu, całowanie Koranu według tych ludzi, właśnie prezentujących takie stanowisko jak rzeczony, omawiany przeze mnie autor filmu. Właśnie tak mówiłem, że to wcale nie wypływa z soboru. Nie, nie, nie. No, z jakiejś przyczyny przed soborem papieże nie całowali Koranu, nie uczestniczyli w zlotach ekumenicznych, po soborze zaczęli w tym uczestniczyć i zauważmy jeszcze jedno. Zauważmy jeszcze jedno, mianowicie po II Soborze Watykańskim trudno znaleźć dokument kościelny, który by się powoływał na dokumenty inne niż soborowe. Bardzo rzadkie są te odniesienia, a zwłaszcza już w tekstach papieża Franciszka, który najczęściej w przypisach cytuje samego siebie. I proszę Państwa, mówienie takie, że w sytuacji, kiedy biskup występuje przeciw papieżowi, papież ma zawsze rację, jest oczywiście błędne. Proszę Państwa, mieliśmy takie czasy w historii Kościoła, gdy święci występowali przeciwko papieżom. Występował chociażby święty Atanazy przeciwko papieżowi Liberiuszowi, który chwiał się i pod naciskiem herezji ariańskiej. To Atanazy jest dzisiaj świętym Kościoła, a nie papież Liberiusz. Tak samo w trakcie schizm zachodnich, kiedy w szczytowym momencie mieliśmy aż trzech papieży. Święci występowali przeciwko niektórym z nim, no zresztą była przez jakiś czas był jakby spór, która linia była prawowita, bo przez długi czas uznawano za prawowitą linię papieży z Pizy, obediencję pizańską. To był jakby ten trzeci papież, który miał być wybrany jako właśnie alternatywa, mieli abdykować papieże z Rzymu i z Awinionu. Wybrano papieża w Pizie, ale okazało się, że panowie sprawujący urząd papieski w Awinionie i w Rzymie ani myślą rezygnować. I stąd zamiast wybrać jednego papieża w miejsce dwóch, wybrano trzeciego papieża. Takie oto mieliśmy sytuacje. I trzeba powiedzieć, że jeśli ktoś uważa, że w Kościele jest wszystko w porządku, tylko są jakieś takie błędy i wypaczenia, to powinien zaprzestać chodzenia na mszę indultową. Dlaczego? Bo papież Franciszek powiedział jasno w swoim liście do biskupów, o czym już mówiłem wielokrotnie i nie wiem, czy nie mówiłem o tym jako jeden z pierwszych, w swoim liście do biskupów, którego nie wiem, czy wszyscy to olali, czy nikt tego nie przeczytał, czy jak, mówi jasno, że te grupy się pozostawia tylko po to, żeby ci ludzie mieli trochę więcej czasu, mieli dłuższy okres przejściowy, zanim w ogóle tego zakażemy, zanim w ogóle powrócą do Novus Ordo. Więc jeśli ten pan chce być wiernym katolikiem, nie wiem, on z tego, co wiem, przedstawia się jako tradycjonalista. Moje źródła twierdzą, że chodzi właśnie na indult, no to powinien zaprzestać. Powinien czym prędzej iść, może nawet najlepiej właśnie na taki najbardziej wynaturzony nom typu ojca Rycława. No i to właśnie to, o czym mówi... To, o czym mówię, to, co jest zawarte w tych dokumentach, o których wspominałem, to o tym już mówił arcybiskup Lefebvre prawie 50 lat temu w 74 roku w swojej deklaracji. Nie można poważnie zmienić lex orandi, nie zmieniając jednocześnie lex credendi. Nowej mszy odpowiada nowy katechizm, nowe kapłaństwo, nowe seminaria i uniwersytety, charyzmatyczny kościół odnowy w duchu, wszystko to, co sprzeczne z katolicką prawowiernością i odwiecznym magisterium. I właśnie dlatego, zwłaszcza w erze wielkich przemian światowych, wielkiego resetu i wpasowywania się chrześcijaństwa w ten model nowego porządku światowego, było konieczne wyrugowanie wszystkich reliktów starego systemu. Przechodząc z kolei do drugiego filmu, do pana Mrotka, no on akurat uważa, że rzeczywiście nie wszystko jest w porządku, że jest niefajnie. Natomiast tam pojawia się taka nuta, która pobrzmiewa z innej
w cudzysłowie gwiazdy internetu, jaką jest ksiądz Woźnicki z Poznania, że trzeba walczyć o mszę właśnie w naszych parafiach, w naszych kościołach, które są przedsoborowe, bo nie można porzucać swoich kościołów, swoich parafii, a na dodatek kaplice bractwa przecież są posoborowe. W ogóle należy napomknąć, że określenie kościół soborowy, na który się zżymają niektórzy właśnie tacy tak zwanej pełnej łączności katolicy, to nie jest określenie wymyślone przez tradycjonalistów. To jest określenie, które sformułował właśnie jeden z czołowych przedstawicieli z obozu reformatorskiego, kardynał Giovanni Benelli w roku 76, kiedy była próba rozwiązania Bractwa Świętego Piusa X, mówiąc, że ci księża mają powrócić, księża Bractwa, mają powrócić do swoich diecezji i tam będą mogli służyć właśnie nie, proszę Państwa, nie kościołowi katolickiemu, kościołowi soborowemu. To sami moderniści ukuli to, można powiedzieć, wypsnęło im się. Kardynał Benelli nie dochował elementarnych zasad konspiracji i prawda, powiedział, no jak to się mówi, z obfitości serca usta mówią, tak? I proszę Państwa, ja bym sobie życzył oczywiście, żeby msza tradycyjna była w każdym kościele. Ale czy msza i te nasze kościoły, te nasze budynki piękne niejednokrotnie są celem w samym sobie? Nie. Nie, nie. Celem jest, proszę Państwa, zbawienie naszych dusz i zapewnienie im, a zwłaszcza, proszę Państwa, naszym najmłodszym, warunków do rozwoju duchowego i do po prostu zdrowej nauki katolickiej, po prostu życia katolickiego, takie jakie było ono zawsze. Więc oczywiście mamy walczyć i to niektórzy właśnie tak też to pobrzmiewało, proszę Państwa, po tradycjonisku Stodes w niektórych wystąpieniach tych kapłanów indultowych, że my tu musimy być, musimy tu trwać, mimo że nas będą represjonować, mimo że nam będą zabierać tutaj różne uprawnienia, bo musimy walczyć, musimy współcierpieć z Panem Jezusem, nie wolno nam dezerterować. To zacznijmy może od chodzenia do parafii, gdzie najczęściej jest odprawiane przecież Novus Ordo. Jest to w zasadzie swoją obecnością podpisywanie się pod tymi profanacjami, które zwłaszcza w erze COVID-a się dokonują. Religia dystansu, dezynfekcji maski, komunia dołapna, będąca po prostu ordynarną profanacją Najświętszego Sakramentu. No, można oczywiście być przy tym obecnym, się z tym nie zgadzać, ale no, zewnętrznie się pod tym podpisujemy. I ponieważ taka jest wola jakby najwyższych czynników, to choćbyśmy mogli przekonać wiele osób do tego zdania, to do zaniechania tych niektórych praktyk, to ryt jest taki, jaki jest. Jest on rytem protestanckim w swojej istocie. No nic z tym nie zrobimy. Tak samo jak na mszy indultowej musimy, nie wolno podważać już nic z magisterium posoborowego, nie wolno nawet uprawiać tego, co miał zapisany Instytut Dobrego Pasterza swego czasu w swoich statutach, konstruktywnej krytyki II Soboru Watykańskiego. A nawet nie wolno już krytykować takich odlotów obecnego lokatora Domu Świętej Marty, jak Laudato Si, ten dokument ekologiczny, czy Fratelli Tutti, czy Amoris Laetitia chociażby. Nie wolno, nie. Nie wolno nam. Jeśli tam idziemy, to się pod tym podpisujemy i tego chce papież. Więc jeszcze raz powtarzam, celem jest zbawienie dusz. Potrzebna jest oczywiście msza święta tradycyjna, potrzebne są tradycyjne sakramenty, których udzielania teraz się zakazuje, a w wielu przypadkach, i myślę, że od tego zacznę ten mój cykl katechizmowy
żeby, no może to nie będzie po kolei z katechizmem tym kardynała Gaspariego, który mam i na którym będę chciał pracować, ale od tego bym zaczął ten cykl katechizmowy, jest potrzebna tradycyjna nauka, bo co z tego, że pójdziemy na tradycyjny ślub, pogrzeb, mszę, jeśli będzie się tam głosiło właśnie herezję wolności religijnej, jeśli będzie się tam głosiło równość religii, która wynika z dokumentów soborowych, mimo tego, co plecie pan Moniak i plecie kompletne bzdury na ten temat, będzie się głosiło chory ekumenizm, bo proszę państwa, no, o zdrowym ekumenizmie powiem na samym końcu. I przypomnijmy jeszcze raz słowa arcybiskupa Lefebvre'a. Nie można zmienić lex credendi, nie zmieniając jednocześnie. Nie można zmienić lex orandi, nie zmieniając jednocześnie lex credendi. Nowej mszy odpowiada nowy katechizm, nowe kapłaństwo, nowe seminaria, uniwersytety, charyzmatyczny kościół odnowy w duchu. Wszystko to, co sprzeczne z katolicką prawowiernością i odwiecznym magisterium. I dlaczego mówi się o tym, że kapłani indultowi skapitulowali, kolaborują i zaprzestali walki? No nie dlatego, że jak bractwo rozmawia z Rzymem, to dobrze, jak indult rozmawia z Rzymem, to źle. Proszę państwo, bractwo Piusa X rozmawia z Kościołem, pozostając poza kanonicznymi strukturami, będąc pewnego rodzaju w próżni, co rodzi pewnego rodzaju niejasności co do statutu jego kapłanów, samego bractwa i tak dalej. I stanowi wodę na młyn dla właśnie różnych takich niemądrych ludzi rozsiewających kłamstwa na temat tegoż zgromadzenia. Ale z drugiej strony gwarantuje to bractwu pełną niezależność. Może po prostu z całą mocą potępiać te błędy, może z całą mocą głosić katolicką naukę, może rozwijać swój apostolat, otwierać kolejne kaplice, budować kolejne kościoły i nikt żadnym świstkiem z Rzymu nie jest w stanie tego zatrzymać. Natomiast zgromadzenia indultowe najpierw uzależniły się od Rzymu, podpisały wierność drugiemu soborowi, a potem rozmawiają o szczegółach, gdzie w tym momencie są przyduszone do muru i myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat problem indultu zostanie w Kościele rozwiązany, chyba że no, dojdzie do jakiejś interwencji, jakichś nieprzewidzianych wypadków, ale jeśli na przykład po prostu Bergoglio nie umrze lub nie abdykuje, to niestety do tego dojdzie. I właśnie dlatego, czy wyobrażacie sobie państwo, żeby kapłan indultowy, który na przykład odprawia i nową, i starą mszę, wypowiadał się na kazaniu przeciwko komunii na rękę, albo żeby robił to nawet kapłan z tradycyjnego instytutu, zaraz by został zdyscyplinowany przez biskupa. Czy wypowiadałby się przeciwko spotkaniom ekumenicznym w katedrze, zaraz by został zdyscyplinowany i tak dalej, i tak dalej. Dochodzi do bardzo skutecznej autocenzury. Co jest, proszę państwa, co jest skuteczną walką o Kościół? Walką jest to sformułowanie zapożyczyłem z pewnego artykułu poświęconego walce właśnie o tradycję w diecezji brazylijskiej, w diecezji Campos, gdzie biskupem był Antonio de Castro Mayer, współkonsekrator w trakcie sakr biskupów Bractwa Świętego Piusa X w 1988 roku w Ecą. Tworzenie parafii na wygnaniu, więc proszę państwa, nie tworzymy jakichś sekt, nie tworzymy jakichś elitarnych komand, tworzymy po prostu mikroparafię. Oczywiście niektórzy mają, ja sam to wiem, widząc skąd chociażby do zgierskiej kaplicy Bractwa Świętego Piusa X ludzie przyjeżdżają, że jest to czasem i po kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę i chwała im za to. Ale właśnie dlatego bractwo próbuje organizować na tyle, na ile może, po prostu życie parafialne, msze, nabożeństwa, katechizacja i jakieś inne grupy wokół.
to możecie Państwo się zapoznać. Ja tu nie będę robił za rzecznika prasowego czy za biuro reklamy Bractwa Piusa X. Wejdźcie Państwo na stronę, zobaczcie, co robi Bractwo. I to moim zdaniem wystarczy. Oczywiście niektórzy dochodzą do takich wniosków, no czasem się zamykają na takich właśnie ludzi, którzy gdzieś tam chodzili na indul, bo było im wygodniej, czy też były jakieś inne powody, a teraz nagle przychodzą. No trzeba też przypomnieć słowa właśnie księdza Paliarianiego, przełożonego generalnego Bractwa Piusa X, napisane tuż po Traditionis Custodes. Kto nie jest gotów przelać swojej krwi za tę mszę, nie jest godny jej odprawiać. Kto nie jest gotów oddać wszystkiego, aby ją chronić, ten nie jest wart, żeby w niej uczestniczyć. A zatem, jeśli... To, proszę Państwa, to przypomina trochę... Ta cała naparzanka przypomina tą sytuację w kościele anglikańskim, w którym powstał w pewnym momencie ten High Church, ten wysoki kościół, bez ważnych święceń, ale za to z naprawdę piękną liturgią, z pięknymi kościołami, zdrową doktryną i Low Church, ten właśnie liberalny, modernistyczny, błogosławiający związki sodomickie, wyświęcający kobiety. Ale tym ludziom z High Church jakże trudno było się przełamać, żeby opuścić te kościoły, opuścić te wygodne struktury i udać się po prawdę do kościoła katolickiego. I wielkim dziełem zdrowego ekumenizmu było to, co zrobił Benedykt XVI, tworząc ordynariaty personalne dla byłych Anglikanów, gdzie no, przechodziły całe parafie, przechodzili duchowni z wiernymi. Duchowni oczywiście po kursie teologii musieli otrzymać jeszcze raz święcenia kapłańskie, jako że święcenia te anglikańskie są nieważne. I właśnie to było wielkim dziełem zdrowego ekumenizmu. I tu właśnie nie chodzi o to, żeby tworzyć jakieś grupy rycerstwa, nie wiadomo, walczyć, nie wiem, zajmować siłą kościoły. Nie. Chodzi o to, żeby walczyć, proszę Państwa, o duszę, a wierzymy, że Pan Bóg to wszystko jakoś ułoży. Natomiast takie ataki w momencie, kiedy właśnie mamy, zwłaszcza po 16 lipca, no, można powiedzieć, w porównaniu zwłaszcza z tym, co obserwowałem jakby przez ostatnie lata, no rzesze kapłanów przechodzących do Bractwa Świętego Piusa X, rzesze wiernych, no to właśnie z pozycji ludzi, którzy przedstawiają się właśnie jako wierni tradycji, no to jest jakieś kompletne pomieszanie z poplątaniem, bo no, ci ludzie, atakując jednocześnie, piętnując też błędy współczesnego Kościoła, mówią, ale największym zagrożeniem jest to, żebyśmy opuścili Kościół i poszli do Bractwa. No, Bractwo zawsze pozostanie w Kościele, przynajmniej przez ostatnie 50 lat im się to, temu zgromadzeniu się to w sposób znamienity udawało i no, w tym momencie próba obrony tego wszystkiego, zresztą no, właśnie u pana Moniaka padło takie zdanie, że w przypadku, kiedy to jest akt Kościoła, musimy domniemywać jego dobroć i prawość. Rozumiem, że ekskomunika świętego Atanazego, później uznanego przez Kościół, kiedy już uporządkowano sytuację, za świętego, też była aktem dobrym i biskup Atanazy grzeszył ciężko, nie podporządkowując się jej, przemierzając zniszczone przez arianizm diecezję, wyświęcając kapłanów i tak dalej, i tak dalej.
Mógłbym mówić jeszcze długo, ale mówię już bardzo długo jak na standardy tego programu, więc kończę. Jeśli się podobało, zostawcie Państwo kciuk w górę, subskrypcję, komentarz. Zachęcam także do wsparcia naszego kanału i do zobaczenia z Panem Bogiem.